Majka z tej strony Natsu. W dzisiejszym odcinku będę zamieniała się kosmetyczką z Monią. Nasze makijaże nie będą dobrze wyglądały na zamienionych twarzach, bo nie wiem czy widzicie, ale pewnie to już widać teraz, że Monia jest o wiele jaśniejsza niż ja, tak turbo. Ja chciałam powiedzieć, że jestem ostatnią dziewczyną w tym domu, która nagrywa te kosmetyczki i chyba mam najjaśniejszą cerę. No jeszcze Julka w sumie ma jasną. Ma jasną, ale masz chyba jaśniejszą. Chyba mam jaśniejszą, to prawda. No więc może być mocno, bo na tej to w ogóle jest taka ciemna, że jak mam swój podkład, to ja będę tu wyglądać, jak brudna była pewnie. Tak przy okazji, to subujcie mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie i zostawcie łapkę w górę, jeżeli będzie 50 tysięcy łapek w górę, to nagram jakiś fajny makijaż, na przykład jakiś okazyjny albo coś takiego, więc... Ja mam minimalną ilość pędzli. Ja też mam mało strasznie pędzli. Ja mam swoje ulubione, tylko ich używam. Dobra, ej, zobaczę sobie, co tutaj masz. Ja w ogóle zawsze oglądałam odcinki u Agnieszki Grzelak, jak ona sobie zamieniała kosmetyczkę. Ej, ja w ogóle lubię oglądać kosmetyki. Ej, to jest jakiś co? To jest fix. W sensie to jest jakby taka mgiełka na sam koniec makijażu. Ale w ogóle możesz sobie właśnie zacząć od pielęgnacji. Ja sobie najpierw daję taki kremik pod oczy. Dobra, ja nie wiedziałam, że to będzie tak profesjonalnie. A ja tutaj nie mam nic do mnie. A nie, bo jedyne do pielęgnacji to krem. Ale spoko, dawaj. A smarujesz się nim przed makijażem? Tak. To szos. Idealnie. Bo on jest fajny i na noc, i przed makijażem, on jest spoko. Bo ja mam coś takiego, że jeżeli chodzi o kremy, to często zmieniam, bo... Po prostu tak. Czyli się wiesz co, gdzie dostaję jakiś krem na przykład do przetestowania i sobie testuję różne kosmetyki. Z bliska wyglądam nie za dobrze. Ej, ale fajny jest ten krem, jest taki fajny. Jest ja w ogóle lubię strasznie te kremy z Nivea, serio. Dużo czasu? Przez długi okres czasu. Przez długi okres czasu używałam tego, później zmieniłam na inny. I teraz znowu do niego wróciłam, bo on jest spoko w sumie. Mieliśmy wczoraj taką małą imprezkę w domu. Późno poszliśmy spać, to po pierwsze, a po drugie dzisiaj chorujemy na chorobę dnia następnego. Nie wyobraźcie sobie, jak ja się teraz czuję. Jest godzina 9 rano. My skończyliśmy imprezę o 3:00, 4:00 poszłam spać. Poszłaś spać o 4:00? No, i jeszcze pukałam ci do okna, nie zapomniałam o tym. To już spałam chyba. Nie. Dobra, którego używasz podkładu? Teraz używam, to jest korektor. A, dobra. Teraz używam tak, tego tylko. No. I daję 3 pompki około, ale to daj sobie tam jeszcze. 3 pompki. I później korektora, nie? Ale wiecie, jaka jest ciekawostka? Że wiem, że się powinno używać jaśniejszego korektora niż podkładu, ale ja używam ciemniejszego korektora. No i dobra. Mam suchą gąbkę. Poczekaj, to jest twoja? To ja idę ci zmoczyć. Dobra. Idę zmoczyć gąbki. Ale to jest bajer, patrzcie to. Ja nigdy nie miałam w rękach takich tutaj tych. Nie, jest chyba... Nie wiem. Masz gąbkę? Ej, ja mam taką paskudną gąbkę w ogóle, jest tak obrzydliwa, ale dobra, trudno, no nieważne. Używam jej, jest przyjemna. 3 pompki około, no ale dobra, ja sobie dam... Ja zobaczę, w praniu wyjdzie ile tych pompek. Bo ten podkład jest ogólnie tylko taki mega nawilżający i on aż tak nie kryje. Jest jasne, ale fajnie się wtapia w sumie. Fajne jest, i w ogóle śmieszne jest to, że to się tak... Tak, to zajebisty bajer, mówiłam już właśnie. No. Ale wiecie co, ja jak zwykle będę ostatnio, bo ja wszystko tak długo zawsze robię, ale jak ja gadam i jeszcze coś robię dodatkowo, to ja muszę się skupić na jednej rzeczy, bo ja nie mam podzielnej uwagi, więc muszę się teraz skupić bardzo. Czy makijaż faktycznie są takie rzeczy, że muszę się skupić, że no... Tak, no. Ej, gdzie masz pod... O, jest tam. O, shit, jest ciemny, ale jest Narsa. Żyję. Zawsze chciałam wypróbować podkład z Narsa. Pokaż. I kiedyś... miałam korektor z Narsa, no nie jest aż tak stary, ale będzie widoczny. Jest podobny do tego na przykład. Tak, a ja tego używam po Malediwach. Po Malediwach to ja używam takiego innego z Too Faced'a. Jakiegoś tak w ogóle totalnie jest tak ciemny. Czekaj, dwie pompki wystarczą, myślisz? Myślę, że tak. Fajny jest ten Lancome, bo on jest taki faktycznie lekko kryjący, fajnie się wtapia, ale... O shit, stary, on jest mega ciemny. On jest mega, ja będę jak pomarańczka. Może tak być, bo widzę, że ten na przykład, on się tak nawet fajnie wtapia, ale jednak widać, że jest no za jasny, bo jest różnica już pomiędzy, wiesz, szyją. Może korektor uratuje, wiesz, jeszcze konturowanie, a mnie to już nic nie uratuje. O Jezu, jak ty jeszcze wykonturujesz, bo ja, ten podkład jest taki, że no, że ja sobie jeszcze, wiesz, czasami tak muszę wykonturować twarz bronzerem i sobie to podkręcić jeszcze, nie? No. Ale naprawdę jest taki bardziej jak krem BB. Tak, no. Patrzcie, jak ja wyglądam, co tu się w ogóle wydarzyło? Mocne. Ale dam sobie chyba jeszcze jedną warstwę. No on jest mega lekki, serio, to jest najbardziej lekki podkład, jaki mam. Ale nie mam innego tak jasnego, więc ja go używam po prostu, bo nie mam innego, nie? Bo wszystkie są za ciemne na mnie. No ja nie wiem. O Boże. Nie wiem, jak to będzie, moi drodzy.
Ja, może tak zostaniemy 24 godziny, co ty na to? Zrobimy z tego jeszcze drugi filmik. On jest tak za ciemny. No, ej, ale ja bym chciała być taka ciemna, tak szczerze. Ja sobie ciebie nie wyobrażam takiej ciemnej w ogóle, nie wiem, jakoś tak. I dajesz korektor pod oczy, czy jeszcze gdzieś? Tu korektor, na czoło, tutaj na brodę. Ej, ja bym tak wyszła w sumie, czemu nie? Ja ostatnio tak chodziłam, mówiłam, ja używałam tego podkładu jeszcze do ostatniego... Okej, znowu zgubiłam słowo. Nie pamiętam, ale używałam jeszcze niedawno tego podkładu i ja tak chodziłam, on był na mnie za ciemny, serio, ja tak chodziłam i nie wiem, czy wam nie zwróciłeś uwagę na to. Nie, w ogóle nie zwróciłam uwagi, żeby on był za ciemny. Tak? No. On mi się taki wydawał właśnie. No dobra, podkład chyba gotowy, masz korektor też? Aha, tak, 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 tak. Używam dwóch. O, jak zobaczysz kolor korektora. Więc ja używam dwóch korektorów. Pod oczy daję takie kropeczki, ja robię po prostu pyk, pyk, pyk. I daję ten i ten. W sensie robię tak z 4 kropki tego i 3 kropki tego pod oczy. Potem ten daję na nosek, na czoło, na brodę. Dobra, dobra. A mogę sobie jeszcze dać na jakieś niedoskonałości? Nie no, mam tak samo, serio. Mam też, są takie miejsca, które są zaczerwienione, które mam jakieś małe pryszcze i tak dalej. To wtedy też daję też na te miejsca, no wiadomo. Dobra. Tylko, że wtedy polecam ci dać ten. Bo ja lepiej kryję, jest mniej więcej w kolorze podkładu. On jest taki dosyć żółty, ale on bardzo fajnie niweluje cienie pod oczami. I czekaj, gdzie go jeszcze daję? Tego już na niedoskonałości sobie tylko daję. Tam, gdzie chcesz coś właśnie pozakrywać. A żeby rozświetlić twarz, to ten daję właśnie na nos, na brodę i na czoło. I też tutaj pod oczy sobie go daję. Dobra. Ja już jestem wymalowana. Jasny, o to już jest. Jest jasny, jest jasny. Bardziej mój odcień. No, ja właśnie go sobie używam tak, żeby wiesz, jednak rozświetlić te takie fajne miejsca. No. Już mam wszystko, to teraz pewnie puder, nie? Nie, teraz ja robię konturowanie na mokro. O kurde, dobra. Czym? I robię tym i to już jest na ostatkach, ale jest do tego pędzel, żeby tak wygrzebywać, ale ty nie wiem, czy masz taki pędzel, bo ja mam... Jaki? Jak wygląda pędzel? Tego. I ja robię nim tak. I to nie zakładam. Ej, nigdy się nie konturowałam na mokro. Serio? No. A to nie widzisz. Tutaj? Nie, ja aż tak... Tu? Ja robię gdzieś tu. I tylko w tym miejscu? Nie. Jeszcze na czoło, nos i żuchwa. A nos mocno konturujesz? Tak, dosyć tak, no. I pod spodem. I tutaj, tak? Tak, tak, no. I jeszcze trochę tak jakby tu. Dobra, okej, żeby zrobić taki jakby, że on jest taki... Tak, tak, tak. I na żuchwę. Ja mam ogólnie mocno zaznaczoną żuchwę, więc jak sobie jeszcze ją wykonturuję, to już w ogóle wygląda jak... Dobra, i teraz po prostu normalnie to robisz gąbeczką, nie? Tak. Dobra, i ty teraz używasz puder, nie? Tak. W sumie powiem wam szczerze, że to zależy u mnie od dnia. Albo sobie go nakładam, możesz sobie właśnie go nasypać, albo go sobie robię pędzelkiem, albo robię sobie gąbeczką, wiesz, że... Ale to zrób sobie w sumie taki... Możesz sobie zrobić taki lekki baking. Tak? No, dobra. Tylko że taki, ja robię taki, tak naprawdę strasznie taki delikatny. Czyli wiesz, daj sobie go tylko pod oczy, ten puder, na czoło i na brodę. I w tym i zostaw. Możesz sobie też dać na boki nosa. Fajnie to się blenduje. Myślałam, że będzie taki, wiesz... Właśnie jest takie dosyć ciężkie, że się będą plamy robiły, ale jest okej. O Jezu, czy ja już wyglądam źle? No dobra, ja chyba już... Jest git. Dobra, zrobiłam. I co ty teraz robisz? Brewki. Ja brwi w ogóle prawie nie robię. No, a ty robisz... O, shit! O, ona ma ciemne włosy! Bo ja mam czarne brwi, czarne włosy na brwiach. Wiesz, u mnie to wygląda tak, że ja po prostu sobie... jakby poprawiam kontur i one już są jakby takie wypełnione. Ale ty zrobisz dokładnie to samo. Jakby zrób sobie swój kontur, tylko że mam pomada jest ciemna, trochę niedopasowana do koloru twoich brwi niestety. Tak, proszę. Ale o, możesz sobie zrobić moim pędzlem, chyba że masz jakiś do brwi. I tam, tutaj masz olej kokosowego trochę, więc możesz sobie najpierw pędzel w tym olejku i potem w tej pomadzie, żeby ona była taka, wiesz. O właśnie, tak i cyk, i się brwi same robią. A co teraz? Majesz się wykonturowałam? Teraz puder. Ja daję dosyć solidnie pudru. Ja daję, solidnie pudru? Tak, ja daję baking, robię dokładnie w tych samych miejscach co ty, ale daję go tak więcej. Dobra. Dobra, to będzie wyzwanie. Ale na tobie jakoś ciemno wyglądasz. Czy ja jestem taka ciemna? Na co dzień? No ty jesteś w sumie ciemna, tylko ty tak nie... No nie, no. Na taką olikulę ona jest ciemniejsza. Dobra, uwaga. Trochę się stresuję. Serio, bo ja nie robię brwi na co dzień, ja tylko wyczesuję. Ja kiedyś robiłam takie brwi, ja robiłam
o wiele gorsze brwi, ale... Bo widzisz, zobacz sobie na moje brwi, one są czarne takie, nie? Tak. Po prostu ja nie mogę robić tego nawet jaśniejszą pomadą, albo nawet jak ja jej wyczesuję, to one nie wyglądają dobrze, bo ja mam takie grube włoski i jak ja jej wyczeszę, to one jakoś tak, no nie wyglądają dobrze po prostu. No. Zrobiłam sobie pudel, pokaż. Jest okej, okay. jest dobrze. Jest spoko, ale do moich tłuszcz no tak, za ciemne. Tak, no wiadomo, ale jakby wiesz, sam kontur ładnie zrobiony jest. Co po pudrze? Teraz się konturuję na sucho. Dobra. Tak. A ty robisz taki baking, że zostawiasz go, ten puder teraz, czy już go mogę... Zostawiam i po browerze go sobie sprzedkuję. Dobra. Bo ja tak kurde się guzdram z tym jak zwykle. Zrobić mój dzienny makijaż, więc tutaj jakby nie mam jakiejś filozofii. Blązer dajesz gdzieś jeszcze? W tych samych miejscach co mokro? Tak, czyli czoło, żuchwa i dobra. Bo ty masz taką malutką twarz, też bym chciała mieć taką, a ja mam ogromną po prostu, no, więc zanim ja dojadę wszędzie, no to trochę mija, ale na to ma taką malutką twarz. Ale się konturuje. Się po prostu moim zdaniem twarz lepiej wygląda, jak jest wykonturowana. Też jest taka, tym bardziej przy makijażu, bo makijaż bardzo spłaszcza twarz. Podkładem się trochę zaciera rysy twarzy, więc po prostu zawsze fajnie jest je wydobyć, czy tam blązerem właśnie, czy jakimś różem, rozświetlaczem i tak dalej. Zrobione. Czyli teraz mogę już rozglądować na całą twarz, no nie? Tak. Ten puder, dobra, sztos. No i sztos. Ładnie już, ja kiedyś robiłam takie brwi, bo ja miałam ciemne włosy. I mi się podobają takie z pomadą, ale... No, ale... Pokaż się. Dobrze wyglądasz, mi się też podobają. Ale mi się twoje brwi, jakie robisz, też się podobają, więc jakby ciężko było mi wybrać, które lepsze. No co teraz? Teraz róż. I róż dajesz sobie tak tutaj, tak i trochę tutaj na nos. Dobra. Tak. A ja też już skończyłam. Teraz możesz sobie już ten puder rozglądować na całą twarz. Dobra. Też na powieki, tutaj właśnie, żeby one już były matowe, nie? O Jezu, chyba za dużo, no, tutaj ma nie dajesz tyle, nie? Ja się trochę boję jeszcze różu i ja go daję tak dosłownie, żeby tylko delikatnie pod ten kolor, żeby był taka duża. Ale on jest też właśnie dosyć intensywny. Dobra, i co teraz? Teraz konturuję. Bronzerem robię dokładnie w tych samych miejscach co ty. Tutaj, na policzki, na żuchwę, tylko że ja sobie jeszcze nakładam na szyję, bo... Nawet jak jestem opalona, to zawsze mi się wydaje, że szyję mam jaśniejszą na przykład od dekoltu albo od rąk, więc zawsze sobie jednak tak idzie, troszeczkę tam. Dobra, a ja jestem zrobiona różem. Dobra, co teraz? Teraz robię brwi. Brewki? Czemu robię tak, brewki? Ja robię brwi żelem z Anastazji i ja daję bardzo obficie tego żelu, że kilka razy wkładam, kilka razy je wyczesuję i ja je tak mega wyczesuję do góry. Żeby ja wyczesuję je do góry, wkładam, znowu wyczesuję, żeby one się tak trzymały u góry, nie? Okej. Okay. Ta brew jest spoko na żel, ale ta druga mi zawsze się nie podoba. Bo ja też chciałam właśnie już zacząć używać tylko tych żelów. Ale mi się wydaje, że one te brwi wyglądają jakoś tak niesfornie, jak takie krzaki po prostu. No, ale no i zobacz sobie, wygląda jak krzak. No nie? Śmiesznie wygląda, no. To się, nie wiem, czy wy go widzicie. O, na detalu będzie widać. No moim zdaniem ta brew wygląda co najmniej dziwnie, no ale dobra. A ta, tej się nigdy nie da dać do góry. I drugiej. Ja bym może poszła na laminację, ale ja słuchałam się na przykład takich rzeczy, że na przykład jak źle będę spała, to ta brew mi się, wiecie, odkształci, coś takiego, no. Ale to nie wiem, w sumie ja nie lubię bardzo laminację. Laminacja jest spoko, ale nic nie muszę z nimi robić. A masz grube włoski? Kurde, no zobacz ja sobie te brwi. No nie, dobra, no okej, okay, no. Ej, paski czasami bardziej pasuje robić pomodą. No nie, no strasznie, no zobacz jak one wyglądają. Ona nie ma kształtu teraz w ogóle, dobra. W ogóle nie widać tego bronzera, nie wiem o co chodzi. Ja go dokładam i dokładam i dokładam, bo nie widać. Puder wysypał, dobra. Tutaj jest róż. Ten róż, on nie jest mocno napigmentowany, więc nie musisz się bać. To jest burżuła, nie? Tak. Weź sobie, ja obficie nakładam różu i róż daję tutaj. On nie jest tak napigmentowany. Nie jest. On już naprawdę sporo sobie go weź. On nawet nie zostawia na pędzu tych takich drobinek. I ja daję taki pasek tutaj, tak? Po prostu cały, no. Daję dosyć sporo różu, więc po prostu, wiesz, no stres, no, ale tam ciśnie ten róż. Dobra. Bo wiecie, mam inny, mocno napigmentowany róż, ale troszeczkę, wy się wiecie, ja po prostu ja daję tego różu dużo i czasami tam przesadziłam, a z tym różem ciężko jest przesadzić, więc jakoś tak mi się fajnie, on się fajnie też wtapia, jest okej. Okay. Dobra, zrobiłam brwi, co teraz? Teraz rozświetlacz. Tak, on jest w ciężkim stanie, ale to jest mój ulubiony rozświetlacz, on jest po prostu
Najlepszym wyświetlaczem. I masz do pieski? Jakiś pędzelek? No, no to sobie po prostu zrób piaseczkę. I ja robię na zewnątrz i w kąciku oka. I w kąciku, tak jak ja. To idealnie. Kocie oko sobie robię. Gdzie dajesz jeszcze wyświetlacz? Na nosek dajesz i tak dalej? Tak, ja daję tak. Tutaj, pod brew, na nos, na łuk kupidyna, na brodę trochę tutaj. Dobra. Robię kreskę. Tak. Jesteśmy tu w samym etapie, bo nie się to nie wiem, coś z tego, czy jakaś inna? Tak, 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 tak. Ta brązową robisz? Brązowy, ja w ogóle zaczęłam sobie jeszcze robić kreski kolorami ostatnio i zajebiście. I ostatnio jak miałam tą fotę, jak tak siedzę na różowo, to mam sobie zrobioną kreskę różowym cieniem i też to fajnie wygląda. I zaczęłam teraz robić kreski różnymi kolorami, nie? Teraz jest maksymalne skupienie, jak się robi kreskę, nie? Tak, tak. Ale jak się robi jednak kreskę cienia, to łatwiej jest poprawić coś albo coś takiego. Tak. O wiele niż ja się jakiś czas robiłam eyelinerem i czasem mi nie wyszło, to było najgorsze. Bo wiecie, to trzeba wszystko zmazywać, jak tak ciężko schodzi. Kurde, tam mi wyszło trochę jakoś dziwnie. Potem jak się pomaluje rzęsy, to jakoś... Tak, jakoś to wygląda. Ustawię takie, dobra. I po kresce? Robię rzęsy zalotką i maluję. Kurde, jest mega krzywa tak tutaj ta kreska. I co teraz? Tusz, tylko że możesz sobie zrobić smaz zalotką, bo nie wzięłam sobie, zrobiłam. I ten tusz. Dobra. A to jest... pierwszy raz go używam. Jest ok, ale jednak mam z benefitu inny, który mi się lepiej nie używa, no ale jakoś ten mam. Ale fajna szczoteczka, taka grupa. I robię jedną warstwę na górze, robię na dole, wkładam szczoteczkę i jeszcze robię jedną warstwę, jak jeszcze nie wyschnie. Jak wyschnie, to wtedy sobie to patyczkiem zatrzesz, nie będzie widać nic. I właśnie, ty długo nie miałeś szansy. Ja robiłam rzęsy przez chyba 2 lata na okrągło, nigdy nie ściągałam, serio, i ostatnio już mi tak wypadły i też nie miałam czasu, bo mieliśmy tu nagrywki, więc nie miałam czasu się umówić. I jakoś się przyzwyczaiłam już do tych malowania. No. I nawet lepiej się teraz czuję, bo mi robili czasem takie krzaki. Dobra, mam rzęski. I co teraz? To wszystko, ale ja jeszcze robię takie coś. A jeszcze usta. Tak, i ja robię tak, że biorę patyczek, biorę płyn micelarny, tylko że nie wzięłam właśnie. No, i co robisz? I obrysowuję usta z podkładu i później, bo one wtedy tak... Ja też tak robię. No. I później je robię po prostu błyszczykiem. I wynalazłam tak zajebisty błyszczyk. Moja mama mi wczoraj jak byłam teraz w domu, mi pokazała, bo ona sobie kupiła go ostatnio i wiesz, ona mi go tak ten daje, jak go sobie testuje i mówię, wow, moja mama kupiła jakiś ładny błyszczyk. No i sobie go wzięłam. Ten czy jakiś inny? Tak, to ten, no. A, jest taki transparentny. Bang, ready. Jestem gotowa. No spokojnie, ja też ci mało już zostało, co tam. Tak, no. Nie jest źle, trochę jest za jasny jest ten podkład, to fakt. Widać trochę, że jest za jasny. I te brwi, i te brwi takie, no, ale ale tak cała reszta podoba mi się, bo właśnie to jest to, że jakby my technikę mamy podobną strasznie robienia makijażu, że też nie, jakby nie robimy niczego jakiegoś specjalnego chyba. Tak, serio. No jakby ja... Mój makijaż jest naprawdę strasznie prosty. Dobra, skończyłam ten. Co teraz? No weź sobie, czekaj. No dobra, poczekaj jeszcze trochę, bo on może jeszcze nie zasechł. Ale jeszcze rozświetlacz. Aha. Ale to używam najczęściej. I teraz za bardzo nawet tych paletek nie używam, bo teraz już jakoś nie maluję się za bardzo cieniami. Tylko tak jak gdzieś wychodzę na jakąś imprezę, a w sumie nie imprezuję teraz jakoś. Po prostu nie ma imprez po prostu. I ja nad tym ubolewam. No. No i tą drugą stroną patyczką możesz sobie te usta też tak, wiesz, jak tam. Jak to zrobiłaś? Ja po prostu tak, wiesz, ja w sumie tak pośliniłam tam. Tak szczerze. No i po prostu sobie tak przyjechałam. No jakbym się na usta, no. Ja usta robię codziennie inne. Nie, dobra, może nie codziennie inne, ale robię często inne. Ale chyba najczęściej ostatnio zaznaczam sobie tymi rzeczami. Bardzo delikatnie. Obrysuj sobie usta tą konturówką, ale tak mega delikatnie i nie całe, tylko tak bardziej, wiesz, ten łuk kupidyna sobie zaznacz i bardziej tak na dole, tak leciutko, no nie? Ja robię dosłownie, jak jeszcze używałam pomadek matowych, ja robiłam identycznie, że też no, tylko tutaj lekko zaznaczałam. Tak wiesz, bo nie podobają mi się tak mocno obrysowane, w sensie kiedyś tak robiłam, nawet mi się nie podobają aż tak mocno obrysowane usta. I teraz sobie potem robię tą pomadką i ja tą pomadką robię tak, że ja sobie ją tak wklepuję i nie daję jej dużo. Ja bym po prostu identyczną technikę robiłam dosłownie tak samo, jak używałam. Tak szczerze to nie daję jej jakoś mega dużo, tylko tak, żeby ten kolor był na ustach, ale żeby go nie było jakoś mega właśnie tak
nie wsmarowywuję jej, o. No jest spoko. I teraz na koniec sobie Carmexem też go tak wklepuję, żeby te usta jednak były nawilżone, bo pomadki matowe i te śminki matowe mają to do siebie, że lubią wysuszać usta. Aha. Jednak ja sobie zawsze... No, wiśniowy. Ja sobie zawsze tak kupuję tego Carmexa i one są wtedy takie nawilżone, ale jednak dalej są trwałe, bo ten Carmex nie jest jakiś mocno... On jest taki dosyć sztywny, taki mocny, taki, no, wiecie o co chodzi. Gęsty. O. A, i na koniec się spryskuję tylko... A, ja też seterem. Spryskałaś? Nie, jeszcze nie. Tym? Tak. O, dobra, psika chyba. A tu się... Ten bliżej, bliżej. Bliżej? No nie bój się, zobaczysz. Widzisz? Jeszcze bliżej. A, o, to jest taka bardzo delikatna mgiełka. Fajne. Zajebiste jest, nie? Bardzo fajne. No, to jest jakaś nowość u nich, właśnie wysłali mi. I mój ulubiony, serio, bo on daje taką mgiełkę i ten makijaż się wydaje taki świeży. Ja się też pryskam. Fajnie pachnie. Fajnie jest, podoba się. Ta-da! Tak, jesteśmy gotowe. Ja bym się chciała zobaczyć w lustrze, w takim, wiecie, większym, bo ja się zobaczymy, no. Pewnie wyglądałam źle. Popatrz się. Źle? Nie, w lustrze śmiesznie. Pomarańczową. Taka solara, nie? Taka solara po prostu. Możecie pisać w komentarzach, jak uważacie, czy nam fajnie wyszły makijaże, który wam się bardziej podoba na naszej twarzy. To wszystko, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję na kanale, łapkę w górę, 50 tysięcy łapek w górę i nagram kolejny film z makijażem, jakiś taki może być okazyjny, coś takiego. Mi się fajnie w ogóle nie nagrywa takie formaty właśnie makijażowe. Bo makijaż to jest takie przyjemne strasznie. Tak, i można sobie pogadać. Tak. Jeszcze kawuśki nam tylko brakuje, ale tak. Lubisz kawę w sumie, nie? Lubię. Z pianką taką. Tak. Ty chodka. No dobra, to pysznej kawusi przy okazji, buziaczki. Mua.